Witamy w świecie Dacia. Nazywam się Mariusz Rata i po drugiej stronie obiektywy Maciej Kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w firmie Carrara, autoryzowanym salonie sprzedaży samochodów marki Dacia z Lublina. Dzisiaj kręcimy film na specjalne życzenie internauty. Oto bohater dzisiejszego odcinka, Dacia Sandero wersji Stepway w kolorze niebieski Mazurite, chyba najładniejszym z kolorów, ponieważ kolor ten wykorzystywany jest w kampanii reklamowej modelu. Stepway, Sandero, Logan MCV, Lodge, Dacia Docker. Kolor jest przypisany do wersji specjalnej. Czym się różni Sandero Stepway od Sandero klasycznego? Przede wszystkim elementy wizualizacyjne, czyli ozdobny element zderzaka, ozdobny element obudowy przednich świateł przeciwmgielnych, felgi. I teraz tak, jeżeli spojrzymy na te felgi, wydają się być felgami alu, ale zróbmy małą prezentację. I co się okazuje? Pod spodem jest felga stalowa. Jest to tak zwana felga strukturalna, która, można by powiedzieć, udaje alu felgę. Całkiem dobrze jej się to udaje, ponieważ wiele osób udaje się na to nabrać. Nie ukrywamy tego, oczywiście nie nabieramy klientów. Bardzo fajnie wygląda. Następnymi elementami wersji Stepway są ozdobne obudowy lusterek, relingi również w kolorze chromu. Podobna listwa pod zderzakiem przednim znajduje się również z tyłu. Tutaj taka mała uwaga, listwa ta nie występuje w wersji Open Stepway. Ponadto wersja ta ma dodatkowe osłony nadkoli. Również próg w aucie jest dodatkowo osłoniony oraz nadkole przednie również mają osłony. Jest to element nie tylko dekoracyjny, ale również szalenie praktyczny. Oczywiście jako obrona przed szaleńcami z wózkami, którzy potrafią wjechać nam w zderzak auta, zarówno przedniego, jak i tylnego. Zdaję to egzamin. Szkoda, że ja w swoim Dusterze nie miałem takiej osłony. Na pewno mniej bym się denerwował. Ale czy to jest najważniejsze w tej wersji? I tak i nie. Według mnie najważniejszy jest prześwit. 20 cm i 4 mm, czyli odległość między podłożem a najniższym elementem nadwozia. 20 cm i 4 mm to tylko 6 mm mniej niż w Dacia Duster. Oczywiście Sandero Stepway nie konkuruje z Dusterem, nie jest to SUV, jest to bardziej crossover, czyli tak zwany miejska terenówka, coś takiego, która doskonale się czuje w miejskiej dżungli. Zastanawiacie się zapewne, dlaczego kręcimy ten film na naszym samochodzie testowym. Odpowiedź jest banalnie prosta, ponieważ nie mamy żadnego innego egzemplarza. Wszystkie inne sprzedaliśmy. W tej chwili zaproszę Was na wykonanie jazd próbnych. Dzwońcie do mnie albo do Maćka, ale dzwońcie na telefony komórkowe. Nie ma potrzeby, żebyście błądzili na centrali telefonu stacjonarnego, no bo nie wiadomo, gdzie wylądujecie. Spójrzcie na Sandero Stepway beze mnie, zasłaniające auto. Dacia Sandero Stepway drugiej generacji weszła do oferty w 2012 roku, czyli 8 lat sprzedaży. A spójrzcie, nadal całkiem fajnie, całkiem atrakcyjnie wygląda. Jak to osiągnięto? Poprowadzono prostą linię nadwozia, bez ekstrawagancji stylistycznej. Osiągnięto w ten sposób wolno starzejącą się bryłę. Jest to całkiem fajne rozwiązanie, zawsze o tym powtarzam. Ja osobiście lubię właśnie takie auta, które wolno się starzeją, nie mają eksperymentów stylistycznych. Kilka słów o silniku, nie będę zbyt długo się rozwodził na nim, ponieważ wychodzi on z oferty, został zastąpiony silnikiem 1.0 TC 130 koni, znanym i omawianym przeze mnie w przypadku Dustera. 990-konna, turbo doładowana, TCE, konstrukcja Renault-Nissan, jeździ w wielu markach, Renault, Nissan, Dacia. Klasyczna trzycylindrówka, 90 koni w turbinie. Dla niektórych może być to zdecydowanie za dużo. Zastępowana jest silnikiem 1.0 TC 100 koni, występującym również z fabryczną instalacją gazową, czyli ekonomia jazdy. Zobaczcie, jaka ładna tapicerka jest w wersjach Stepway, z białą nicią, ciemne obicia. Wygląda to naprawdę bardzo elegancko. Również kierownica jest z dodatkowymi elementami chromowanymi oraz niebieski napis Stepway.
Bursztynowe podświetlenie na tle ciemnych plastików wygląda bardzo przyjemnie, bardzo ciepło. To przydaje się podczas długich jazd, nie męczy oczu. Na wyposażeniu standardowym wersji Stepway znajdziemy skórzaną kierownicę, komputer pokładowy regulowany manetką, przyciskiem w manetce. W tym egzemplarzu znajdziemy system MediaNav Evolution, obsługa dotykowa albo joystickiem pod kierownicą, mapa, nawigacja, połączenie z telefonem, zestaw głośnomówiący, multimedia oraz możliwość podłączenia i korzystania z funkcji Android Auto. Klimatyzacja, w tej wersji klimatyzacja manualna, elektryczne szyby, przednie, tylne, tempomat, ogranicznik, ulubiona funkcja stop startu, tutaj jest wyłącznik tej funkcji, jeżeli ktoś nie lubi, możemy wyłączyć. Wyłączenie sygnalizowane jest pomarańczową lampką. Skórzany mieszek przekładni skrzyni biegów. Samochód ten będzie do sprzedaży za chwilę, także jeżeli byście byli zainteresowani, dzwońcie na telefony komórkowe Maćka albo moje, złożymy Wam dobrą ofertę sprzedaży. Samochód w tej chwili ma przejechane, jeżeli nie wierzycie, 135 km. Także nawet nie jest dotarty. 990-konna, turbo doładowana benzyna, jeździ całkiem fajnie. Oczywiście musicie się przyzwyczaić do dźwięku trzycylindrówki, ale proszę mi wierzyć, rozgrzany silnik pracuje bardzo dobrze, ma bardzo przyjemną kulturę pracy. Zapomniałem powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy związanej z wysokim prześwitem auta. Samochód jest wysoki, w związku z tym wsiadanie i wysiadanie z auta nie powoduje takich problemów jak w standardowych zawieszeniach nisko osadzonych. Osoby wysokie oraz osoby posiadające bóle kręgosłupa, bóle pleców swobodnie wsiadają i wysiadają do tego auta. Pozycja za kierownicą jest bardzo naturalna. Nie siedzimy niziutko na podłodze. Możemy daleko i wygodnie jechać bez bólów pleców. Chciałbym również zwrócić uwagę na przestrzeń nad głową oraz tutaj dookoła. Nic mnie nie ciśnie, nic nie przygniata. Regulując kolumnę kierownicy, jestem w stanie się dobrze dopasować. Dużo miejsca, nawet troszkę za dużo. Pozycja optymalna. Jadę z Lublina do Szczecina i jest mi bardzo wygodnie. Do pełni szczęścia parkowania tyłem są fabryczne czujniki cofania. Dodatkowo w tym egzemplarzu zamówiliśmy kamerę cofania. Obraz tej kamery będzie wyświetlany na wyświetlaczy MediaNav Evolution. Ozdobny element zderzaka tylnego, niewystępujący w wersji Open Stepway oraz ozdobna końcówka rury wydechowej dopełniają designu zewnętrznego. Bagażnik 320 litrów. Powiecie niezbyt dużo, ale pamiętajcie, że Sandero Stepway jest w klasie aut miejskich. Bagażnik wydaje mi się jak na tą klasę dosyć dużo. Na ryby, na grzyby, na działkę, na grilla z przyjaciółmi na pewno wystarczy. A jeżeli na wypady wakacyjne potrzebujecie więcej miejsca, polecam zakup boksu dachowego. Relingi dachowe występują w standardzie wersji Stepway. W zwykłym Sandero nie da rady tego zamówić. Boksy dachowe dwa rozmiary. Czasami nie warto brać tego największego, ale o tym na dziale części. I tym sposobem doszliśmy do końca naszej prezentacji. Dzięki za oglądanie naszych filmów. Mam nadzieję, że się Wam nadal podobają. Dzięki za lajki i subskrypcje. Pamiętajcie, dzwońcie do mnie albo do Maćka na telefony komórkowe. Za chwilę pojawią się obok mnie obydwa numery telefonów. Życzę zdrowia i zapraszam na kolejne produkcje.